nagły atak zimy nastąpił i słuchajcie, jestem szczęśliwy, że posiadam nowy akumulator, ponieważ gdybym musiał żyć w tym, co się wydarzyło, no nie wiem ile było w nocy, ale w ciągu dnia jest minus 4, więc w nocy było przynajmniej z minus 10. I no, moja stara bateria na pewno by nie podołała. No, kobieta głupia, zamiast mnie przypuścić, widzi, że jest taki zakręt, że muszę wyjechać na 2 metry do przodu, żeby się złamać. No, niesamowite, co się wyprawia. No, ale już nie o to się rozchodzi. No, a ta zimy, więc dobrze, że tą baterię wymieniłem, bo bym no nie odpalił, bym no nie cholery. Ale tamta miała 60 Ah, 560 Ah prądu rozruchowego, jeszcze była, to był kwasiak, a one lubią, że jak mi spada prąd, jak jest zimno, no to gdyby tam była połowa tej mocy prądowej, czyli z 280 Ah by było, to mogłoby być naprawdę ciężko. Bo na 280 Amperach, no powiedzmy, że nie nada. Przy 280 Amperach nie da rydy, więc dobrze, że wymieniłem na tego ADM-a 70, to teraz ewidentnie widać, że ma siłę i odpalił bez problemu. Po prostu po przekręceniu kluczyka na drugą pozycję musiałem chwilunię, dosłownie chwilunię odczekać, żeby on się pobudził, no bo na zimnym każdy akumulator potrzebuje tą sekundę, żeby się wzbudzić. No, w starych samochodach się to robiło sposobem, że żeby akumulator się wzbudził, przed odpaleniem silnika na 2-3 sekundy się włączało ciutkie światła i to powodowało to, że akumulator się wzbudził do działania i normalnie dawał cały swój możliwy prąd. Tak to się robiło. Ten system nadal czasami jest stosowany, warto go zastosować. Natomiast tutaj odpalił bez problemu, przy czym prosta sprawa, jeżeli jest bardzo zimno no i mamy wątpliwości co do rozruchu, po prostu zastane po nocy, no tak, można z tym starym systemem na te 3 sekundy włączyć sobie światła mijania na 3 sekundy. Po 3 sekundach je gasimy, te światła mijania. Chodzi o to, żeby pobudzić po prostu masę akumulatora do działania, czy tam po prostu jest w stanie spoczynkowym do działania. On w tym momencie wie, że się pojawił pobór prądu, niewielki, ale nawet się pojawił, więc wie, że coś tam zaczęło się w nim dziać, zaczął się, uaktywnił się. No to wtedy przykręcamy kluczyk i tu jeżeli mamy dieslat na drugą pozycję, na niej czekamy, aż zgaśnie kontrolka świec żarowych i dopiero wtedy przykręcamy na rozruch, a w przypadku benzyny także polecam, jeżeli jest zimno, przykręcić na drugą pozycję, czyli na pozycję, kiedy jest gotowy do rozruchu, kiedy masz, bo pierwsza pozycja masz akcesoria, druga masz przygotowanie do rozruchu, kiedy masz wszystkie systemy uruchomione, przełączyć na nią i nie odpalać od razu, tylko poczekać na niej. W każdym samochodzie będzie słychać, jak pracuje pompa paliwa od benzyny. Niezależnie, czy to jest auto z gazem, czy bez, czy hybryda, czy klasyczne, to będzie słychać delikatnie, będzie cicho w aucie, delikatnie będzie słychać pompę paliwa. To ona będzie pracowała przez jakieś 4-5 sekund. Jak ona przestanie pracować przez tą filunię, znaczy, że dobiła paliwo i możecie odpalać. Bo jeżeli będzie zimno, a jeszcze jeździcie na gazie, to może być tak, że paliwo spłynie do baku i może tam być zapowietrzone, albo po prostu nie będzie odpowiedniego ciśnienia na wtrysku. No może być tego typu sytuacje mogą się dziać. To właśnie zaczekanie, aż pompa zadziała, zapobiega temu.
Tak więc bardzo dobry system, jeśli chodzi o odpalanie, jak jest mega zimno. Latem, no nie trzeba tego stosować, ewentualnie wystarczy tylko, aż pompa dobije. Ale normalnie nie ma z tym latem. Latem bywa sobie tak, że paliwo może odparować troszeczkę nam. Więc nie trzeba co prawda pobudzać akumulatora przez włączenie świateł na chwilę, ale warto całkowicie, warto pomyśleć o czymś innym. Warto latem właśnie przejść na drugą pozycję, niech on dobije, bo jak jeździmy na gazie i układ benzynowy nie pracuje, to warto jest właśnie zaczekać tą filunię, żeby on sobie tam dobił co potrzebuje. Tak więc warto, ale to nie ten temat. 5-6 minut dadam, ale to nie ten temat. Chodzi o to, że nabyłem sobie ładowarkę do akumulatora. Ładowarkę elektroniczną o prądzie maksymalnym 5 A. Dlaczego? Z prostownikami jest tak, że do akumulatorów ADM nie można stosować prostowników starego typu. Prostowniki starego typu bez kontroli elektronicznej dają za duże napięcie w końcowej fazie ładowania. Bo na początku dają mniejsze napięcie, większe natężenie, później to się zmienia, jest mniejsze, malutkie natężenie, ale bardzo duże napięcie. Akumulatory ADM, tak jak w współczesnych samochodach, można ładować prądem maksymalnie 4,9 V, a zalecane 4,5, 4,6. Natomiast akumulatory kwasowe zaleca się ładowanie napięciem 16,2 V. Można to jeszcze mniejsze, ale zalecane są duże. Problem jest w tym, że prostowniki starego typu transformatorowe, czyli takie, które nie posiadają właśnie mostka dreca, to są cztery diody, po prostu odpowiednio ze sobą połączone, które po prostu zabezpieczają w dwóch stronach. Ale to jest mostka dreca, cztery diody odpowiednio połączone. Kiedyś były takie prowizorki, czyli mostki dreca robione na takich wielkich diodach, to były bardzo stare prostowniki, ale problem jest w tym, że prostownik robiony na podstawie transformatora i diody daje napięcie uzależnione od napięcia wejściowego, po prostu stosunek zwojów na uzwojeniu pierwotnym do stosunku zwojów na uzwojeniu wtórnym powoduje, że napięcie ma określony stosunek wyjściowy w określonym stosunku do wejściowego, nie da się tego ustawić na stałe. To jest duży problem, nie jest to problem dla akumulatorów stereotypu kwasowych, to jest problem dla akumulatorów nowego typu, to jest problem dla akumulatorów właśnie tych ADM-ów. Dla nich to jest duży problem, wręcz niesamowity problem, żeby, bo one się po prostu wyschną. W kwasowych ten duży, że napięcie jest potrzebne po to, żeby wytworzyć odpowiednią gęstość elektrolitu. Zalecana gęstość naładowanego akumulatora to jest 1,28. No i to jest potrzebne. Natomiast w przypadku ADM-ów napięcie musi być niższe. Tam są maty szklane nasączone właśnie elektrolitem. Jeżeli podamy taki duży prąd, to on się zagotuje, on wyschnie nam i będzie do wyrzucenia. Więc warto wiedzieć, że stare prostowniki, te które dają, właśnie te stare, nie nadają się bezwzględnie do akumulatorów ADM, nie nadają się do tego. Natomiast nowe ładowarki, prostowniki z kontrolą procesorową oraz ładowarki impulsowe, czyli na bazie mosta dreca, są do tego, nadają się do tego, ponieważ one mają możliwość, albo same wykrywają z akumulatora, albo działa to w ten sposób, że się w nich ustawia ręcznie, czy to jest zwykły akumulator, czy ADM. W beki ładuje się tak samo jak kwasiaki, dla informacji. To jest tego typu sytuacja, trzeba o tym mieć to zeznanie. Jak to jest tutaj z tego typu bateriami. I była po prostu ciekawa promocja, na której już nabyłem sobie taką elektrą ładowarkę impulsową, bo ja też myślałem nad zakupem takiego
prostownika profesjonalnego, warsztatowego z kontrolą procesorową, gdzie się mu dosłownie programuje, ustawia mu się po prostu na ekranie, na kontroli, zadaje mu się, jakie ma mieć napięcia, w jakiej fazie ładowania. To jest tego typu sprawa. Natomiast jeśli chodzi o... Na razie to jest pieśń przyszłości, ponieważ są bardzo ciężko dostępne, chodzi o Kulona 820. Są strasznie ciężko dostępne, ponieważ są produkowane w Rosji i są kompletnie niedostępne w Europie ze względu na to, że jeszcze nie mają tych norm europejskich. Ale nabyłem ładowarkę firmy Sena, ładowarkę Lidlowską, ładowarkę do AKU. Dlaczego? Ona podaje po prostu napięcie takie, jak jest potrzebne dla IDM-ów. Co prawda ona nie ma dużego natężenia, ponieważ u mnie to było zalecane, by było 7 do 10 A na starcie ładowania, ale piątka to jest do 5 maj, to jest wystarczające, po prostu się trochę dłużej poładuje. Jest wystarczające, a jest lekka, jest w nie za wysokiej cenie była, jest lekka, jest wygodna, jest bardzo taka akurat na tą sytuację. Natomiast jeżeli się rozchodzi właśnie o kwestię właśnie tej wygody, ponieważ ja zazwyczaj posiadam dwie. Jedną posiadam w domu do ładowania akumulatora, tą większą, a drugą posiadam przy sobie w samochodzie. No bo gdzieś zostaniecie w hotelu na noc, a niech się zdarzy sytuacja, że wam akku padnie, odpłucać w niemalowane, nie wam akku padnie, no to macie przechlapane. No bo nie macie się jak odpalić, wzywać pomoc, gigantyczne problemy i czas marnujecie, więc dobrze jest mieć dwie. Ja miałem dwa pracowniki starego typu, mniejszy i większy, dokładnie miałem 4-amperowy i 12-amperowy, ale kwestia była taka, że no niestety niestety, bo w końcu trzeba było to zrobić, przesiadłem z kwasiaków na ADM-a i ADM-a nie mogłem nimi ładować, więc postanowiłem się zaopatrzyć w coś nowego. Bardzo fajna rzecz. Bardzo mi się spodobał, muszę powiedzieć. To właśnie ładowarka. Wygodna rzecz na takie podróżnicze sprawy, kiedy postawicie auto na tydzień czy na dwa na lotnisku, no to wtedy może was służby lotniskowe odpalą, ale jakby odpłucać się stało. No przy ADM-ach one tak nie tracą tego prądu od temperatury, no ale no diabeł tkwi w szczegółach, czasami się może zdarzyć. Lepiej mieć nawet takie coś niż nie mieć. Można mieć, najlepiej mieć właśnie dwie. Dużą w domu do takiego właśnie szybciej do podratowania się i małą taką właśnie podróżną, bo powiedzcie do jakiejś dziewczyny coś tamtego szmary bajery, no i się może wydarzyć, że no tego, z tym prądem będzie w akumulatorze problem, więc przestrzegam, żeby być zapobiegliwym, jeśli chodzi o stan techniczny samochodu, ponieważ jeżeli coś wam się wydarzy, to później jest duży problem. Miałem sytuację, że padła mi pompa CDI w dieslu. Pompa CDI mi padła na autostradzie. Miałem sytuację, że mi się wachlarz dolny złamał na autostradzie. Miałem sytuację, że płyta kontrolna w skrzyni automatycznej 5-obiegowej w Mercedesie 210 padła na autostradzie. I że most pierdolnął też na autostradzie. To już w mieście. Ale sytuacje takie się naprawdę zdarzają i trzeba być naprawdę przezornym niesamowicie, żeby się zabezpieczyć przed tego typu problemem. Więc staram się o to dbać, żeby takie rzeczy w samochodzie były, bo nigdy nie wiesz, co się może wydarzyć. A już zdarzały się sytuacje naprawdę niesamowite. Widziałem ludzi, co utknęli w zaspach. Tak więc polecam wam się zaopatrzyć w jakąś ładowarkę właśnie impulsową, ponieważ w tej chwili większość samochodów już ma akumulatory właśnie systemu ADM.
producenci, nawet ci, co wkładają na pierwszy montaż akumulatory do samochodu, wkładają albo EFB, albo ADM. Jeżeli auto jest słabie wyposażone, wkładają EFB, jeżeli mocnie wyposażone, wkładają ADM-a. Natomiast tylko w nielicznych, bardzo najtańszych samochodach można się jeszcze spotkać z faszetami, czyli automata, czyli SLI. Czyli SLI, atusiami, faszetami. Z tymi najtańszymi się można spotkać. To jest kłopotek. To jest taki właśnie kłopotek. I co ja wam mogę tutaj jedyne powiedzieć, no to powinno być na wyposażeniu z samochodem, no ale no jak widać wiele rzeczy być powinno, a nie jest zrobione, a jak kupujemy samochód używany, to trzeba zawsze zwrócić uwagę, jaki jest akumulator, bo zobaczyć jaki jest faktycznie włożony, chodzi mi o jego typ, pojemność, prąd rozruchowy, czyli czy to jest kwasiak, EFB, ADM, jak to ma pojemność, jaki ma prąd rozruchowy, jak to ma datę produkcji. Jeżeli mamy test akumulatorowy już po nabyciu, wiadomo, że to nie jest rzecz decydująca o nabyciu samochodu. Nie jest to rzecz decydująca, ponieważ akumulator się wymienia i to jest normalne. Natomiast sprawa jest taka, że trzeba zadbać o inną kwestię. Jeżeli to się wymienia, to nie jest decydujące, ale trzeba wiedzieć, czy ten sam akumulator wymaga wymiany od razu, czy jeszcze można na nim pojeździć. Więc sprawdzić wtedy w katalogu, jaki powinny być akumulator wsadzony do samochodu, bo może być, najczęściej handlarze wsadzają za byle jakie akumulatory, byle by on odpalił. To, że on odpalił dzisiaj, to nie znaczy, że on wam odpali za tydzień, dwa, zwłaszcza zimą. Więc wkładają najtańsze, najprostsze akumulatory, największe główna wsadzają obsługowe kwasiaki, byle jakie. Potrafią wsadzić akumulator 64 Ah do 3-litrowego albo 3-litrowego diesla. No przecież to się w głowie nie myśli, powinna być setka. Ale bo on latem odpali, klient pojedzie, no latem odpali, ale przyjdzie jesień, to już jesienią nie odpali, o zimie już nie wspomnę. Tu są takie, w benzynach wkłada się na potęgę 55, tak właśnie te 55 Ah to jest ulubiony akumulator handlarza do benzyny, ponieważ benzyna da radę odpalić, no latem da, ale problem jest w tym, że do aut ze systemem start-stop nie można wkładać kwasiaków, tylko musi być albo EFB, jeżeli jest start-stop bez rekuperacji, albo ADM, jeżeli jest start-stop z rekuperacją, a poza tym, jeżeli macie dużo odbiorników elektrycznych w samochodzie, bo dodatek wyposażenia, albo dołożyliście wyposażenia, koniecznie przejdźcie na ADM, bo wam te kwasiaki popadają jak muchy. Jak muchy będą wam padały. Tak to wygląda. No sytuacja jak zwykle jest, jaka jest. To teraz sprawdzamy, jaki tam powinien być akumulator. Jeżeli widzimy, że jest duża rozbieżność, czyli rozbieżność jest na pojemności albo na typie akumulatora, no to wymieniamy od razu. Jeżeli akumulator jest tego samego typu co i w miarę tej samej pojemności, co zaleca producent, no to teraz jest sytuacja, że no dobrze jest mieć tester akumulatorów albo opornicę, żeby zbadać ten akumulator, który jest na samochodzie. Jeżeli nie mamy ani tester akumulatorów, ani opornicy i nie możemy podjechać do serwisu, do jakiegoś warsztatu, który by nam sprawdził tą bateryjkę, w jakim ona jest stanie w tym momencie, to ja wam bym polecał jednak pojechanie w tym momencie do sklepu i wymianę, bo wiem z doświadczenia, że samochody idące na handel mają tragiczne baterie włożone i jest to zwykle dramat. I później samochód ma zrobione wszystko, bo ma zrobiony rozrząd, płyny i tak dalej. Wszystko jest cudownie, zajebiście jest zrobiony, a bateria jest niewymieniona i nagle jest właśnie taka sytuacja, że coś nie działa jak powinno. A objawy akumulatora to nie musi być to, że on nie odpala. On może
nagle przestać odpalać, on może coś może się wydarzyć, on może być się dziwnie zachowywać, układ wtryskowy. W ogóle samochodem się mogą dziać dziwne rzeczy, ponieważ niewłaściwy prąd ruchowy, niewłaściwa pojemność i niewłaściwy typ akumulatora to są trzy najważniejsze przyczyny problemów z instalacją elektryczną. Tak samo na to będzie miał kwestia alternatora. Warto sobie zbadać o zakupie samochodu używanego, jak pracuje alternator. To są najprostsze rzeczy, które można sobie zbadać samemu. Przy użyciu multimetra sobie sprawdzimy, czy on na wyjściu wejście na ile wchodzi na akumulator, ile wychodzi z alternatora i straty na kablach plusowym i masowym. Jakie są straty. Więc to możemy sobie wiele rzeczy samemu sprawdzić i warto o tym pamiętać. A przede wszystkim, jeżeli mi się udało, super, bo normalnie ta ładowarka kosztowała dwa razy tyle, mi się udało kupić za dużo niższe pieniądze, ale to dlatego tylko, że było to w markecie spożywczym i ona się pojawiła w gazetce promocyjnej z informacją, że tylko dzisiaj będzie dostępna w tej cenie. Więc trzeba po prostu sami sobie przypatrzeć, popatrzeć, jak to jest, żeby po prostu być zaopatrzonym na każdą sytuację. Trzymajcie się, buźka!